Na takie zakończenie wakacji zasługuje każdy. Sobotnie popołudnie nad rydzyńskim zalewem było iście rokowe. Odbył się dzień wiatraka, który przyciągnął masę ludzi. Idealne zakończenie wakacji, idealny dzień wiatraka i idealna pogoda, także tylko i wyłącznie zapraszamy wszystkich do Rydzyny. I z roku na rok coraz lepsza będzie ta impreza. Miejmy taką nadzieję, z roku na rok rozszerzamy swoje możliwości i umiejętności, także wszystko zmierza w dobrym kierunku, na pewno nie przestaniemy kontynuacji Dnia Wiatraka. Imprezę rozpoczął zespół BHP, który wprowadził zgromadzonych w klimat muzyki rockowej. Zabrakło im. Przez cały czas można było korzystać z przygotowanych atrakcji oraz zrelaksować się w klimacie dobrej muzyki. Dzisiejsza wizyta tutaj to taki odpoczynek przed wyborami? Znaczy ja myślę, że tak, dlatego że wczoraj cały dzień byłem w Kaliszu. Wczoraj zarejestrowaliśmy listę do Parlamentu Europejskiego, znaczy Parlamentu Krajowego z tego okręgu wyborczego. No i myślę, że dzisiaj chwila odpoczynku, posłuchanie muzyki, zrelaksowanie się, a od poniedziałku praca i kampania. Miłą niespodzianką była możliwość skosztowania smacznych wypieków i nabycia rękodzieł Koła Gospodyń Wiejskich z Kaczkowa. Tak jak panowie widzą, prace naszych mieszkanek. Tutaj po tej stronie tutaj malowane obrazy pani Honoraty. Po tej stronie maskotki pani Gosi. I nasze wypieki tutaj. Oczywiście tradycyjnie chleb ze smalcem. I takie nasze tutaj nowe wyroby. Ogrody w szkle. Także serdecznie zapraszamy. Przed gwiazdą wieczoru na scenie pojawił się niespełna dwuletni zespół Rock Imagination z Poznania z nieco starszym wydaniem dobrego klasycznego rocka. Prawdziwym zwieńczeniem wieczora, a być może całych wakacji, był występ prawdziwej gwiazdy. Do Rydzyny przyjechała Ira, która sprawiła, że ten koncert na długo zapadnie w pamięć obecnych. Takiego fascynuje w tym zespole. Ludzie, klimat piosenki, słowa piosenki, zespół, to, że zespół z nami do nas wychodzi, są najlepsi, najlepsi. Niezapowiedzianą częścią koncertu była jego końcówka. Do wokalisty zespołu Ira trafił portret narysowany przez Sarę Jamrożyk, laureatkę konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Portret na podobizna podobna? Bardzo, bardzo. No właśnie to jest fajne, że... Bo czasami no, różne te portrety bywają, bo czasami dostajemy takie rzeczy. Ale ten jest fajny, ten jest bardzo ładny. Jeszcze większą niespodziankę sprawił tor, który otrzymał Sebastian Piekarek, gitarzysta zespołu, wokalista oraz kompozytor. Kochani, słychać mnie? Bardzo wam dziękuję, bardzo. Jesteście kochani, dzięki. Nie zabrakło także życzeń od fanów. Z pewnością taki koncert na zakończenie wakacji dodał pozytywnej energii i przyniósł wiele wspomnień. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak.